W tym filmie omówimy sobie zagadnienie milimetrowania portretu i oddawania podobieństwa. Są to kwestie niezwykle ważne, bez których opanowania trudno będzie mówić o jakimkolwiek postępie w sztuce rysowania portretów. Bardzo często młodzi rysownicy, pracując nad portretem, docierają do pewnego charakterystycznego punktu, który jest dość znamienny dla procesów twórczych młodych artystów. Patrzą oni na modela, patrzą na portret i widzą, że coś jest nie tak. Widzą, że w portrecie coś nie gra, coś się nie zgadza. Portret różni się od modela, a model od swojego wizerunku, ale za nic w świecie nie są w stanie powiedzieć, co właściwie jest nie tak. W początkowych etapach nauki jest to znamienne. Młody rysownik zauważa, że coś jest nie tak, ale nie wie co. Początkujący artysta wie i zdaje sobie sprawę z jakichś nieprawidłowości, ale nie potrafi ich zidentyfikować. Nie umie wskazać konkretów i określić problemu. Czasem zgaduje i poprawia jakiś fragment, który wydaje mu się niepoprawny. Może chodzi o brwi, może o wielkość nosa, może o kształt powiek, a może o obniżone usta. Poszukiwania takie kończą się często wymęczeniem rysunku, tarciem gumką, często aż do jej rozgrzania, a w efekcie wybuchem złości i ostatecznym zniszczeniem własnej pracy. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przede wszystkim dlatego, że młody artysta po prostu nie rozumie tego, co właściwie robi. Po raz kolejny powtarzam. Sztuka, wszelka sztuka jest intelektualną dyspozycją do celowego działania. A zatem każda twoja umiejętność, również twoja umiejętność rysowania, jest uwarunkowana twoim rozumowaniem, twoim myśleniem. Aby twój rysunek był przynajmniej poprawny, musisz po prostu zrozumieć, co chcesz zrobić. Dlatego właśnie, zanim przejdziemy do zasadniczej treści tego filmu, określimy najpierw pewną warunkowość i sens dalszych ćwiczeń. Aby w ogóle mówić o jakimkolwiek progresie w aspekcie sztuki oddawania podobieństwa, należy przede wszystkim umieć już perfekcyjnie konstruować głowę z każdej możliwej perspektywy. Dlaczego to jest najważniejsze? Otóż dlatego, aby podczas oddawania podobieństwa twoja uwaga była skupiona właśnie na oddawaniu podobieństwa, a nie na przykład konstruowaniu głowy lub jej poprawkach na poziomie podstawowych proporcji. Milimetrowanie jest częścią modelunku, a więc aby mówić o jakichkolwiek korektach podobieństwa, należy przejść do porządku twórczego ponad wszystkimi etapami poprzednimi. Jeśli mówimy o milimetrowaniu, to mówimy już o idealnej konstrukcji portretu, która jest fundamentem oddawania podobieństwa. Jeśli weźmiemy się za milimetrowanie portretu z wadliwą konstrukcją kompozycyjną, to cały portret będzie do poprawy. Wcześniej czy później nieznajomość podstaw po prostu się zemści. Dla artysty, który to pojmie, nie będą już później istniały jakieś trudności w portretowaniu kogokolwiek. Rysownik, który zrozumie te zależności, pracuje już za pomocą zakodowanych rejestratów. Często rysuje niemal odruchowo. Wielcy malarze nie mieli problemów z przeniesieniem kompozycji głowy na papier lub płótno. Malowali z pędzla, szybko, pewnie i po mistrzowsku, ponieważ znali ten proces na pamięć. Rysowali z siebie, nie zastanawiając się nad rzeczami banalnymi, takimi jak konstrukcja głowy. Jak to osiągnąć? Nieustanną praktyką. Drogi na skróty nie ma. Jeśli nie znasz podstaw, to zamiast skupiać się szybko na tym, co jest najważniejsze dla kolejnych etapów procesu twórczego, wciąż musisz myśleć o kontrolowaniu ruchów ręki i koordynować je na poziomie świadomości. A to z kolei przeszkadza w biegłości, wymusza powrót do korekty podstaw i znacznie spowalnia inwencję twórczą. Jeśli natomiast znasz podstawy na pamięć, z poziomu intuicji, możesz od razu skupić się na podobieństwie lub osobistych cechach modela. Nie musisz wtedy kontrolować wszystkiego, ponieważ posiadasz wypracowane podczas setek ćwiczeń artystyczne nawyki, które działają same poprzez podświadomość. Gdy to opanujesz, twarze z twoich portretów będą jak żywe, będą się uśmiechać, będą żyć własnym życiem. Portrety będą wówczas miały w sobie iskrę twojego wypracowanego mistrzostwa. Jednak, aby było to możliwe, należy raz na zawsze opanować umiejętność konstruowania głowy oraz znać na pamięć kanon ludzkiej twarzy.
Należy poznać i mieć ostatecznie zakodowane wszystkie archetypowe cechy poszczególnych elementów ludzkiej twarzy. Uszu, oczu, nosów, ust, a także punktów odniesienia określających poszczególne rodzaje portretów ze względu na płeć i wiek. Dopiero z tą wiedzą i gruntowną znajomością tematu jesteś w stanie kształtować umiejętności polegające na oddawaniu podobieństwa w praktyce. Mówię o tym teraz głównie po to, aby nie było rozczarowań później, gdy przejdziemy do coraz bardziej złożonych technik malarskich. Jeśli nie umiesz jeszcze konstruować z pamięci głowy w prostych rzutach perspektywicznych, wciąż nie znasz na pamięć kanonu, nadal nie rozumiesz różnic odnoszących się do poszczególnych elementów twarzy, to nie opanujesz portretu na poziomie mistrzowskim. Zatem pamiętaj, na początku pracy nad portretem najważniejsza jest perfekcyjna konstrukcja głowy. Poza tym znajomość kanonu i prototypowych cech poszczególnych elementów twarzy. Dla wielu osób przygoda z rysunkiem kończy się właśnie w tym miejscu, ponieważ nauka, trudne ćwiczenia i autentyczna pasja to warunki, bez których nie ruszą już z miejsca. Bez tego sztuka będzie tylko udawaniem artysty, sztuczną pozą i żartem twórczej kreacji. Jakie są właściwie cechy dobrze wykonanego portretu? Czy można w ogóle mówić tutaj o jakichś kategoriach czy kryteriach oceny? Otóż są dwa podstawowe założenia odnoszące się do kwestii dobrego portretu. Pierwsze to podobieństwo. Rzecz właściwie nie wymagająca wyjaśnień. Jeśli portret ma być czyimś portretem, to musi być podobny do osoby, którą przedstawia. Bez podobieństwa nie ma portretu. Warto tutaj jednak od razu powiedzieć, że określenie podobieństwo nie odnosi się jedynie do aspektu fizycznego, ale również do aspektu psychologicznego. Inaczej mówiąc, można narysować kogoś podobnego do siebie tylko na poziomie wyglądu fizycznego, ale zupełnie niepodobnego na poziomie psychologicznym. Taki portret będzie z gruntu portretem fałszywym. Dzieje się tak wówczas, gdy narysujemy na przykład smutnym kogoś, kto jest najczęściej wesoły i uśmiechnięty. Portret będzie zgodny na poziomie fizycznym, ale kompletnie chybiony na poziomie psychologicznym. Osoba często wesoła będzie sportretowana jako smutna i przez to niepodobna do siebie. Dlatego pojęcie podobieństwa ma tutaj podwójne znaczenie – i fizyczne, i psychologiczne. Podobieństwo fizyczne rozpatrujemy dodatkowo na dwóch poziomach – anatomiczne i karykaturalne. Podobieństwo anatomiczne to podobieństwo polegające na idealnym przestrzeganiu cech zewnętrznych, opierających się na anatomii. Opierają się one przede wszystkim na znajomości geometrii i braniu pod uwagę ścisłych obliczeń. Wszystko musi być idealnie odtworzone. Poszczególne elementy twarzy mają być na rysunku dokładnie tam, gdzie znajdują się w rzeczywistości na żywym modelu. Poszczególne zaś rysy mają przedstawiać swój rzeczywisty kształt. Można zatem powiedzieć, że w gruncie rzeczy chodzi tutaj o wykonanie doskonałej, dwuwymiarowej repliki oryginału. Właśnie o to chodzi w dokładnym i precyzyjnie oddanym podobieństwie na poziomie anatomicznym. Warto tutaj zauważyć, jak bardzo jest to ważne w aspekcie oddawania podobieństwa. Jeśli nie umiesz tego zrobić, wszystkie dalsze dywagacje na temat jakiegokolwiek podobieństwa są pozbawione sensu. Podobieństwo fizyczne zależy bowiem od dosłownego przeniesienia na papier tego, co widzimy. Wszelka zatem technika konstruowania głowy ludzkiej jest podstawą każdego portretu. Jest to podejście czysto naukowe i matematyczne, czy wręcz fotograficzne i hiperrealistyczne. Tak czy inaczej, precyzyjne określanie cech fizycznych danej twarzy jest właściwe dla podobieństwa portretu na poziomie anatomicznym. Odniesienie karykaturalne bierze pod uwagę najważniejsze cechy modela i uwypukla je. Chodzi tutaj przede wszystkim o zamierzone i celowe ukazywanie najważniejszych cech modela w sposób groteskowy. Właściwie każdą twarz można sprowadzić do formy karykatury. Jest to bardzo ważna rzecz podczas obserwowania modela. Karykatura określa bowiem tylko najważniejsze cechy wyglądu danej twarzy, z pominięciem właściwie wszystkiego innego. Patrząc w ten sposób, uczymy się dostrzegać to, co jest najbardziej charakterystyczne dla danej twarzy. Każda twarz posiada jakieś szczególne cechy wyglądu. Każda, bez wyjątku. Rzecz w tym, by je dostrzec i umieć przedstawić na portrecie.
Dlaczego rozpoznajemy karykatury? Nie są przecież dokładnymi portretami osób, które przedstawiają. Nie są fizycznie i anatomicznie idealne, a jednak, mimo silnie przekształconych proporcji, dostrzegamy pewne określone, przesadnie cechy, które w połączeniu z innymi cechami dają nam obraz konkretnej osoby, którą znamy. Jedyne, co musi zrobić portrecista, to umieć je dostrzec, ocenić, przeanalizować i porównać z innymi cechami. Rzecz dotyczy ich uwypuklenia i przedstawiania na portrecie jako cech dostrzegalnych podświadomie. Wystarczy spojrzeć i już wiemy, kim jest portretowana osoba. To bardzo ważne dla oddawania podobieństwa na poziomie fizycznym. W zasadzie wystarczy tutaj tylko kilka kresek, by zdefiniować czyjś wygląd. Podobieństwo psychologiczne również dzieli się dodatkowo na dwa poziomy: wyraz twarzy i poza ciała. W wyrazie twarzy chodzi o charakterystyczny układ poszczególnych jej elementów. Każdy ma jakieś charakterystyczne cechy mimiki, grymasy, jakieś zewnętrzne cechy, które charakteryzują go nawet wtedy, gdy nie zdaje sobie z tego sprawy. Ważne, aby umieć je dostrzegać i nie pomijać w trakcie pracy nad portretem. Osoby najczęściej wesołe rysujemy jako osoby wesołe. Osoby, które najczęściej bywają smutne, jako osoby smutne. Natomiast osoby najczęściej zamyślone, jako osoby zamyślone. I tak dalej. Ich twarze przedstawione na portrecie mają być kwintesencją tego, co widzimy na co dzień w realnym świecie. Pamiętaj, że rysy twarzy często odzwierciedlają charakter człowieka. Człowiek, którego będziesz rysował, jakiś charakter posiada, a ten z kolei determinuje to, jak ludzie go postrzegają. Według fizjonomików cechy ludzkich charakterów są również widoczne na ich twarzach. Zadawaj więc sobie pytania. Jaki jest naprawdę człowiek, którego maluję? Czy jest pogodny? Czy jest pewny siebie? Czy raczej nieśmiały? Jest skryty? Neurotyczny, wrażliwy, inteligentny? Czy jest typem zamyślonego filozofa, czy może raczej cynicznego kpiarza? Co mówi jego twarz? Co na niej widzisz? Jakie cechy są warte zauważenia dla ciebie, jako portrecisty? Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, a zatem obserwuj swojego modela, ponieważ właśnie do niej musisz dotrzeć. Dopiero wówczas twoje obrazy będą szczere i będą sprawiać wrażenie żyjących twarzy. Wszystko to oznacza, że musisz najlepiej jak to tylko możliwe poznać charakterystyczne cechy swojego modela, oswoić się z jego rysami i typowym wyrazem jego niepowtarzalnej twarzy. Poza ciała oznacza jakąś charakterystyczną jego postawę, która kojarzy się z portretowaną osobą. Najważniejsze, aby nie była ona sztuczna, narzucona lub wymuszona. Naturalność jest kluczem dla charakterystycznej pozy. Poza ma być zatem naturalna i zawierać naturalne gesty. Model musi być sobą. Podczas pracy nad ustaleniem naturalności pozy niezwykle ważna jest bystrość twoich oczu, twoja ciągła czujność. Czasem ta jedna, jedyna, najwłaściwsza poza może ukazać się dosłownie na ułamek sekundy. Musisz ją dostrzec, by móc ją ostatecznie uchwycić i przenieść na papier. Doskonałym sposobem jej poszukiwania jest wykonywanie szkiców wstępnych i wprawek, które mają na celu odkrycie najlepszego ujęcia pozy konkretnej osoby. Poszukiwanie odpowiedniej pozy jest niezbędne, ponieważ ułatwia to później określenie ostatecznego kształtu portretu. Porównując później te pozy, jedne prawdopodobnie odrzucisz, a inne zachowasz, wybierając ostatecznie tę jedną, najwłaściwszą. O samym pozowaniu do portretów będę jeszcze mówił w kolejnych odcinkach. Idealnym wręcz przykładem pozy doskonałej może być tutaj obraz apoteoza Napoleona I, namalowany przez Engresa. Malarz ten przedstawił cesarza w typowym dla niego układzie ciała. Charakterystyczna poza z lewą dłonią zatkniętą za połę surduta jest typowa dla tej właśnie postaci. Tak właśnie władca ten był znany, tak właśnie był najczęściej widywany, z tym właśnie charakterystycznym gestem był najczęściej kojarzony, i właśnie tak przedstawił go genialny francuski portrecista. Engres zauważył ten charakterystyczny gest i tak właśnie namalował Napoleona. Poza jest nieodłącznym elementem całego portretu i stanowi bardzo ważną jego część. Drugą rzeczą warunkującą dobry portret jest jego wykonanie. Jeśli mówimy o portrecie,
to wciąż mówimy o rodzaju dzieła sztuki, a zatem rysunek lub obraz ma być pracą ocenianą również w kategoriach estetycznych. Oznacza to, że portret jako dzieło ma być również dobrą technicznie i warsztatowo pracą artysty, niezależnie od tego, czy portret jest czyimś wizerunkiem, czy też nie. A zatem podobieństwo to jeszcze nie wszystko. Praca ma również świadczyć o sprawnym warsztacie swojego twórcy. Ma być dziełem sztuki tak w wymiarze technicznym, jak i estetycznym. Niektórzy artyści uważają nawet, że podobieństwo nie jest aż tak istotne, jak sam portret jako dzieło sztuki. Właściwie za 50 czy 100 lat nikogo nie będzie obchodziło, czy osoba zmalowanego dziś portretu była do siebie podobna, czy też nie. To przestanie mieć znaczenie, ponieważ nie będzie już ludzi, którzy znali tę osobę. Wartością samą sobie może być wówczas nie podobieństwo, lecz właśnie jakieś określone, niezwykłe, szczególne wykonanie danego portretu. Warto zatem również i to mieć na uwadze. W tym filmie mówię o tych zagadnieniach tylko ogólnikowo. Szerzej na temat aspektów technicznych i wykonawczych będę jeszcze mówił w wielu kolejnych odcinkach. Na co zwracać uwagę, aby nasze portrety spełniały określone warunki tak pod względem podobieństwa, jak i pod względem wykonania? Przede wszystkim pamiętaj o kilku następujących rzeczach. Najważniejsze cechy modela. Wyszukuj na twarzy jakieś najważniejsze elementy, jakieś najistotniejsze punkty, na przykład znamiona, pieprzyki, zniekształcenia, nietypowe linie, charakterystyczne kształty i tym podobne rzeczy. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Wszyscy, nawet najbardziej podobni do siebie ludzie, czymś się od siebie odróżniają i ty, jako portrecista, musisz umieć to dostrzec. Ćwicz postrzeganie cech na ludzkich twarzach i znajduj cechy, którymi się od siebie różnią. Przykład. Co jest charakterystyczne dla tej twarzy? Na co zwrócić w tym przypadku uwagę w pierwszej kolejności? Czym konkretnym odznacza się twarz tej dziewczyny? Większość ludzi powie, że niczym szczególnym. Ładna dziewczyna i tyle. Portrecista nie może jednak patrzeć tak powierzchownie, ponieważ każdy człowiek czymś się od innych wyróżnia. Pierwsze, co artyście rzuca się w oczy, to głównie odniesienie do kanonu, ale nie tylko. W tym przypadku będzie to przede wszystkim smukła, pociągła twarz. Owal twarzy jest wyraźnie wydłużony. Pociągłą twarz dodatkowo podkreślają proste, swobodnie opadające, długie włosy. Jasne oczy. Jasność i kolor oczu ma znaczenie również w ołówku, ponieważ przy tak jasnym kolorze oczy należy rysować szczególnie uważnie i ostrożnie tonować ich wartości walorowe. Długi, delikatnie zadarty nos. Dziurki są małe, ale końcówka nosa jest dość masywna. Górna warga wyraźnie dominuje. Jest silnie wyeksponowana. Istnieją tutaj również inne cechy, które należałoby uwzględnić podczas pracy nad tym portretem. I wiele można by jeszcze o nich powiedzieć, ale na początku zawsze zwracamy uwagę na to, co jest najbardziej szczególne, najbardziej rzucające się w oczy. Przed przystąpieniem do właściwego portretu postać należy zatem widzieć jako przerysowanie jej najważniejszych cech. Wynajduj zatem wszystko to, co jest charakterystyczne dla danej twarzy. Określaj to, analizuj, porównuj i uwypuklaj na portrecie jako najważniejsze cechy modela. Charakter modela. Spróbuj określać charakter osoby, którą portretujesz. Jaki jest wyraz jej twarzy? Czy jest zdenerwowana, rozbawiona, smutna? Postaraj się wniknąć w duszę modela. Jaki naprawdę jest człowiek, którego portret rysujesz? Może jest nerwowy, może lubi żartować, może jest najczęściej smutny i tak dalej. Jako artysta powinieneś wpatrywać się w oblicza swoich modeli. Obserwować uważnie każde ich zachowanie, każdy gest. Powinieneś niejako zgłębić istotę tkwiącą za każdym drobiazgiem na ich twarzach. Typowy wyraz twarzy modela. Zapamiętuj stan typowy dla określonej twarzy. Jest to naturalny wyraz twarzy danej osoby. Jest to stan całkowicie rozluźniony i pozbawiony jakichś nagłych emocji. Ciągła uwaga rysownika. Nie możesz stracić czujności nawet na chwilę. Cały czas bacznie obserwuj modela i analizuj to, co powstaje na papierze.
Jesteś jak strzelec, który bacznie obserwuje cel. Obiekt jest twoją obsesją. Masz go poznać poprzez ciągłe i baczne obserwowanie, aby portret był strzałem w dziesiątkę. Rysuj całość. Nie pracuj fragmentami, lecz twórz portret jako całość, pracując etapami. Pracowanie fragmentami pozbawia szerszego widzenia własnej pracy, a to bardzo często skutkuje odejściem od proporcji. Panuj nad światłocieniem. Ciemne miejsca rozbijaj refleksami, jeśli tylko jest to możliwe w danej partii rysunku. Od razu wyznaczaj ciemne miejsca i półtony. To właśnie ciemne miejsca rzucają się w oczy jako pierwsze, niejasne. Staraj się unikać zbyt wielu rozjaśnień. Mogą nadmiernie rozświetlić portret. Jednak pamiętaj jednocześnie, że portrety kobiet i dzieci potrzebują szczególnie dużo światła. Unikaj nadmiaru szczegółów. Engels powtarzał, że szczegóły są jak plotkarki, które plotą wiele o niepotrzebnych rzeczach. Przynoszą portretowi więcej szkody niż pożytku. Chodzi tutaj o to, że zdefiniowanie jakiegoś drobiazgu niesie za sobą konieczność definiowania kolejnych, a to prowadzi często do przedefiniowania całego rysunku. W konsekwencji cały obraz można przeładować detalami kompletnie zbędnymi. Nie wszystkie szczegóły są ważne. Naucz się dostrzegać tylko te, które są najistotniejsze i najważniejsze, które wnoszą coś ważnego do ogólnej narracji dzieła. Podobnie jak pisarz, który nie opisuje dokładnie wszystkich szczegółów jakiegoś otoczenia, koncentrując się głównie na rzeczach najważniejszych dla opisu danej akcji. Gdyby opisywać wszystko dokładnie, opis byłby zwyczajnie nudny, a sama narracja powieści monotonna nie do zniesienia. Ze szczegółami i ich nadmiarem należy być ostrożnym, również w sztukach plastycznych. Bardzo łatwo tutaj przesadzić z ich ilością i pogubić się w ich nadmiarze. Wypracuj własną koncepcję portretu. Wypracuj własny sposób komponowania portretu i trzymaj się go za każdym razem, gdy zaczynasz sesję. Wypracuj taki sposób, który będzie ci najbardziej odpowiadał. Właściwie każdy portrecista wcześniej czy później dojdzie do takiego etapu osobistego kształtowania umiejętności, że zauważy, iż prezentuje już jakąś określoną, wyćwiczoną manierę pracy. Uwidaczniają się wówczas określone nawyki i ulubione metody pracy. Tchnij życie w portret. Spraw, by twarz na papierze ożyła. Unikaj przejaskrawień w doborze głównej treści. Określ na początku pracy to, co chcesz wyrazić za pomocą rysowanego portretu. Nie rysuj na siłę, nie twórz kolejnej sztucznej twarzy, lecz rysuj z pasją. Każdemu portretowi dawaj jakąś cząstkę samego siebie, swojej wolności, swojej swobody, swojego artystycznego ducha. W ten sposób komunikujesz się przecież z widzami, ze światem. Pozostawiasz po sobie ślad. Obserwuj mistrzów. To jest właściwie rada najważniejsza, bez której trudno wyobrazić sobie jakikolwiek postępy własnej twórczości. Prześledź dzieje sztuki portretowej. Wybierz sobie jakiegoś ulubionego malarza. Jeśli napotkasz na jakiś plastyczny problem, na przykład jak malować ozdobne materie, przypatruj się, jak twój ulubiony artysta radził sobie z jakimś malarskim problemem. Studiuj dzieła mistrzów. To od wieków polecana zasada dla wszystkich początkujących malarzy. Wielcy mistrzowie odwiedzali dzieła swoich poprzedników, wiszące w starych muzeach, ratuszach i kościołach. Godzinami przypatrywali się arcydziełom mistrzów, by później samemu móc stać się mistrzem. To również jest sprawdzony sposób nauki. Dzieła dawnych mistrzów mówią do nas, a my, poprzez obserwacje, możemy się od nich wiele nauczyć. Teraz prześledzimy wszystkie te rady już w praktyce. Prześledź później krok po kroku cały ten film od początku, aby wszystko dokładnie zrozumieć i zapamiętać, ponieważ są to rzeczy niezwykle ważne dla dalszego rozwoju twoich umiejętności, pasji i talentu. Narysujemy kobiecy portret ołówkiem. W poszczególnych etapach pracy nie będzie w zasadzie niczego nowego z technicznej strony, czegoś, o czym nie mówiliśmy w poprzednich odcinkach omawiając portrety. Cały proces twórczy będzie przebiegał w sposób typowy dla ołówka. Dopiero podczas modelunku zatrzymamy się na dłużej, by wyjaśnić milimetrowanie i proces oddawania podobieństwa.
Dobór narzędzi jest w moim przypadku dość tradycyjny. Zestaw ołówków 2B, 3B, 5B, F, bawełniana szmatka, wiszer oraz miękka gumka. Kartka pochodzi ze zwykłego bloku rysunkowego o formacie A4. Analiza modela. Za każdym razem, gdy będziesz zaczynał nowy portret, przystępuj do wstępnej analizy twarzy, którą będziesz rysował. Pamiętaj, że im bardziej dogłębna będzie to analiza, tym bardziej autentyczny i przekonujący będzie rysowany przez ciebie portret. Nawet krótka, oględna analiza jest lepsza niż zupełnie pozbawione spojrzenia rysowanie. Mając zatem na uwadze wszystkie te zagadnienia, o których mówiliśmy, przystępujemy do pracy. Mamy przed sobą modelkę, u której musimy wyodrębnić cechy charakterystyczne. Takie, które są typowe tylko i wyłącznie dla jej twarzy. Ich rozpoznanie jest kluczowe w kwestii zrozumienia specyfiki twarzy i ogólnego wyglądu. Przy fizycznej charakterystyce twarzy naszej modelki, pierwsze, co rzuca się w oczy, to przede wszystkim jasna cera, mały nos, jasne oczy, gęste, kręcone włosy. Są to podstawowe cechy fizyczne, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas komponowania tego portretu. Jeśli chodzi natomiast o aspekt psychologiczny, to w przypadku mojej modelki muszę pamiętać przede wszystkim o tym, że jest to osoba wesoła i pogodna. Optymizm i pogoda ducha portretowanej przeze mnie osoby jest cechą najważniejszą, która maluje się w delikatnych rysach jej kobiecej twarzy. Blask wesołego usposobienia jest tutaj warunkiem udanego portretu, który, obok fizycznego podobieństwa, zadecyduje o ostatecznej jakości dzieła. Pamiętaj, aby podczas pracy z modelami bacznie ich obserwować. Nigdy nie lekceważ tego aspektu. Zaczynamy jak zwykle od ogólnego konceptu ujęcia głowy. Konstruujemy głowę i owal twarzy. Za pomocą szybkich i zdecydowanych kresek wychodzimy z zasadniczego konceptu, tworząc syntezę ogólnego kształtu głowy i owalu twarzy. Po raz kolejny przypominam, konstrukcja głowy ma być idealna. Wszelkie odstępstwa od proporcji na tym etapie poskutkują rażącymi defektami w etapach późniejszych. Jeśli kompozycja głowy będzie niepoprawna, zastosowanie milimetrowania nie będzie miało sensu. Nie będzie można zastosować korekt na poziomie milimetrów, jeśli błędy kompozycyjne będą zawierały błędy na poziomie centymetrów. Po określeniu kompozycji głowy rozmieszczamy poszczególne linie kanonu. Oczywiście rozmieszczenie poszczególnych modułów kanonu ma być zgodne z proporcjami twarzy rysowanej przez nas osoby. Zaznaczamy linię proporcji bardzo starannie i dokładnie, by poprawnie względem siebie rozmieścić później poszczególne elementy twarzy. Również tutaj poszczególne linie odniesień muszą być idealnie na swoich miejscach. Wszelkie błędy poskutkują później piętrzącymi się problemami w oddawaniu podobieństwa. Poświęć rozmieszczaniu poszczególnych linii kanonu tak wiele czasu, ile jest to konieczne. Rozmieść je dokładnie i nigdy nie lekceważ tego etapu. Pamiętaj, im dokładniej rozmieścisz linię proporcji podstawowych, tym mniej złości i nerwów zaoszczędzisz sobie później, podczas modelunku i milimetrowania. Po etapie definiowania podstawowych linii proporcji zaczynamy rozmieszczać poszczególne elementy twarzy. Pracujemy, by oddać dokładnie ich charakterystyczny kształt.
Przystępujemy do określania wstępnego światłocienia. Pamiętamy, że modelka ma jasną cerę i jasne oczy. Zatem od tej chwili nanoszenie kolejnych stopni szarości powinno być zasadniczo uwarunkowane tym, co ustaliliśmy przed przystąpieniem do pracy. Uważamy na miejsca jasne i nie przesadzamy z ich tonowaniem. W zależności od przyjętego stylu, ruchy ołówkiem powinny być jednocześnie lekkie i zdecydowane. Definiujemy rozmieszczenie tylko najważniejszych miejsc świateł i cieni. Staramy się szkicować szybko i dynamicznie. Nie skupiamy się teraz zbyt długo na jakimś konkretnym fragmencie. Jeśli światłocień jest już określony dla jakiejś części twarzy, natychmiast przechodzimy do kolejnej partii rysunku. Stopniowo pogłębiamy światłocień, ale tylko tam, gdzie jest to konieczne i bez przesady. Cały czas staramy się jednocześnie wydobywać przede wszystkim cechy portretowanej osoby. Uważamy, aby nie zagubić określonych cech w trakcie dalszego modelowania. Jeśli grafit jest już równomiernie rozłożony, możemy zacząć go delikatnie rozcierać, aby nadać rysunkowi aksamitnej miękkości.
Od chwili roztarcia ołówka uważamy, aby nie przesadzać z nadmiarem grafitu i nie przesadzić z obniżeniem ogólnej tonacji. Często sprawdzamy, czy jakiś fragment rysunku nie jest nadmiernie zaciemniony.
Zbliżamy się do końca, a zatem praca powinna być teraz coraz spokojniejsza. Wszelkie ruchy ołówkiem, szczególnie właśnie teraz, powinny być poprzedzone wnikliwą obserwacją i ciągłym porównywaniem rysunku z modelem. Teraz przechodzimy do modelowania. Jest to etap końcowy każdej pracy. Określamy wszystkie jego fragmenty jako elementy integralnej całości. Światłocień został już tutaj w większości określony. A zatem nadszedł czas na zadanie sobie prostego pytania. Czy osoba, którą rysowaliśmy, jest na tym etapie do siebie podobna? Jeśli tak, rysunek możemy uznać za ukończony. Jeśli nie, pracę należy poddać milimetrowaniu. Czym właściwie jest milimetrowanie? Milimetrowanie portretu jest częścią modelunku, podczas którego artysta bardzo precyzyjnie określa wszystkie elementy warunkujące podobieństwo na poziomie szczegółowym. Polega to na wnikliwym obserwowaniu i dogłębnym analizowaniu tego, co powstało na papierze i porównywaniu tego z modelem, który miał zostać sportretowany. Portret przedstawia Michaela Jacksona. Jednak mimo zauważalnego podobieństwa możemy śmiało powiedzieć, przecież to nie on. Owszem, wizerunek jest podobny do twarzy znanego muzyka, jednak przy bliższym przyjrzeniu się widzimy, że nie jest to konkretnie ta osoba, którą znamy. Na czym polega problem? Właśnie na kompletnym zagubieniu milimetrów. Osoba przypomina kogoś konkretnego, przypomina Michaela Jacksona, ale to nie jest Michael Jackson. Jest podobny, owszem, ale to nie on. Gdzie są błędy? Celowo przesunąłem kąciki oczu tylko o milimetr. Wystarczył milimetr, aby całkowicie zmienić oblicze rysowanej osoby. To właśnie się dzieje, gdy nie wyprowadzisz dokładnych proporcji na etapie konstrukcji głowy i podstawowych linii w odniesieniu do kanonu. Kilka milimetrów może zniszczyć kilka godzin żmudnej pracy. W portretach nawet tak drobne błędy mogą zmienić wszystko. Cały portret będzie błędny. Wystarczy tylko kilka milimetrów minimalnej różnicy i całe podobieństwo jest porażką. Oto jak ważne są proporcje ustalane na początku pracy za pomocą podstawowych linii. Sam fakt, że popełniasz te błędy, nie jest jeszcze rzeczą najgorszą. Każdy je popełnia. Najgorzej jest wtedy, gdy tych błędów nie widzisz. Jak sobie z tym radzić? Najlepszym rozwiązaniem wydaje się tutaj zastosowanie ścisłych obliczeń, które wykluczą błędy na poziomie anatomii. Jednak portret, jak wiemy, posiada również wymiar psychologiczny, który nie podlega żadnym linijkom, cyrklom i prętom pomiarowym. Nie sposób uchwycić ludzkiego wnętrza, ludzkich przeżyć i ich głębi za pomocą zimnej, bezdusznej kalkulacji. Pozostaje zatem obserwacja i dogłębna, wzrokowa analiza modela. Jednak i tutaj istnieje pułapka. Wzrok również podlega ograniczeniom. Istnieje zasada. Im dłużej patrzysz, tym mniej widzisz. Dzieje się tak dlatego, że ludzki wzrok zwyczajnie się męczy. Również wzrok malarza ulega przeciążeniom. Z czasem przestaje widzieć błędy i musi w końcu odpocząć. Dlatego milimetrowanie portretu najlepiej wykonywać po dłuższym odpoczynku według ustalonego porządku. Jak to zrobić? Można to robić na kilka sposobów. Odejdź na pewną odległość. W trakcie tonowania, pomiędzy nakładaniem wstępnego światłocienia a ostatecznym modelunkiem, często przerywaj pracę i dystansuj się od rysunku. Odstaw sztalugę dalej i spójrz na rysunek z większej odległości. Oczywiście cały czas porównując pracę z modelem. Właśnie dlatego nawet dzieci często przekrzywiają głowę, patrząc na rysunek. Podświadomie wiedzą one, że należy zmienić kąt widzenia, by móc ocenić rysunek z innego punktu obserwacyjnego.
W ten sposób, na ułamek sekundy, uzyskują pewną zmienną perspektywę widzenia, by niejako odświeżyć widzenie tego, co rysują. Jako portrecista również stosuj podobną zasadę i dystansuj się na dłuższą lub krótszą chwilę podczas tonowania i modelowania. Dystansuj się co jakiś czas. Da to oczom pewien oddech i pozwoli im odpocząć od ciągłej czujności podczas koordynacji z pracującą dłonią. Im więcej będziesz robił takich krótkich przerw, tym mniejsze będzie ryzyko, że popełnisz błędy na poziomie milimetrów. Poza tym więcej obserwuj w relacji do samego rysowania. Patrz dłużej niż rysujesz, nie odwrotnie. To również częsty błąd początkujących rysowników. Młodzi rysownicy patrzą na model przez kilka sekund, a potem rysują przez kilka minut, nawet na model nie zerkając, dziwiąc się później, że to, co narysowali, różni się od tego, co chcieli narysować. Nie ma w tym jednak niczego dziwnego. Jeśli nie obserwujesz modela, to nie narysujesz go takim, jakim jest on w rzeczywistości, ponieważ treścią rysunku ma być zasadniczo to, co wiesz o nim dzięki obserwacji. Bez obserwacji nie ma podobieństwa. Pozostaw pracę na kilka dni. Zanim przystąpisz do ostatecznego modelowania rysunku, ustal wstępnie, co według ciebie nie pasuje w danej chwili. Możesz nawet sporządzić krótkie notatki na temat tych miejsc, określając zwięźle ewentualne błędy. A następnie odstaw portret na kilka dni. Po upływie kilku dni odkryj rysunek i spójrz z dystansu, analizując, czy obawy dotyczące konkretnych błędów nadal pozostały, czy może pojawiły się kolejne. Jeśli błędy są ewidentne, należy je poprawić, poddając pracę milimetrowaniu w obecności pozującego modela. Spójrz na pracę w lustrze. Jest to bardzo dobry sposób wykorzystujący odwrócenie miejscami osi symetrii portretu. Odbicie lustrzane daje naszym oczom zupełnie inne widzenie tego, co narysowaliśmy. Dla młodych, początkujących artystów jest to często doświadczenie mocno zaskakujące. Często trudno im nawet rozpoznać własną pracę. Sposób ten jest idealny, jeśli chcemy szybko skorygować jakieś nieprawidłowości odnoszące się do osi symetrii i symetrycznego rozmieszczenia stałych elementów twarzy, takich jak na przykład kąciki oczu, wielkość uszu czy rozstaw płatków nosa. Ciekawym i często polecanym sposobem jest pracowanie nad kilkoma rysunkami jednocześnie. Nikt przecież nikomu nie każe rysować następnego rysunku tylko wówczas, gdy poprzedni jest już skończony. Równie dobrze można zacząć kolejny, a ten nieskończony odłożyć na następny dzień. Przykładem takiej metody pracy może być tutaj genialny Tycjan, który malował kilka prac jednocześnie w różnych odstępach czasowych. Najczęściej mówi się o godzinnych sesjach poświęcanych na każdy obraz. Malował obraz przez godzinę, a następnie odkładał go i przechodził do następnego. W ten sposób malarz unika błędów wynikających z przemęczenia i przedefiniowania kompozycji. Jest to znakomity sposób, ponieważ świeży wzrok zajmuje się wówczas nowym spojrzeniem na nowy zestaw form i bodźców barwnych, który artysta zmienia co godzinę, nie tracąc czasu na zastanawianie się nad poprawnością lub niepoprawnością jakiegoś fragmentu pracy. Przykładowo, maluję jeden obraz przez godzinę, następnie odkładam go i maluję inny przez kolejną godzinę. Po upływie godziny odkładam aktualnie malowany i pracuję nad następnym. W ten sposób, malując sesjami, tworzę uporządkowany cykl pracy. Jeśli poziom skomplikowania jakiegoś obrazu przewyższa godzinne możliwości opanowania go, sesję można zwyczajnie przedłużyć i dostosować ją w miarę konieczności. Po upływie kilku godzin wracam do pierwszego, a później do drugiego i tak dalej, powtarzając cały cykl. Wracamy teraz do naszego portretu i określamy jego poprawność względem wyglądu modelki. Po przerwie dostrzegłem, że kilka rzeczy się nie zgadza. Oko po lewej. Powieka jest za nisko i poprawny jej wygląd wymaga delikatnej korekty. Linia załamuje się pod innym kątem, niż zostało to początkowo ujęte. Usta. Górna warga tworzy zbyt silny dziubek.
Krawędź jest za ostra i należy ją delikatnie złagodzić. Oko po prawej jest mało wyraziste. Zdecydowanie brakuje mu głębi oraz znacznie mocniejszego zaakcentowania gęstych, kobiecych rzęs. Krawędź czoła. Jest ona poprowadzona za daleko. Pogłębienie tonacji włosów wyrównuje ten fragment portretu. Cień nosa. Wciąż jest zbyt jasny. Za pomocą wiszera delikatnie korygujemy jego kształt i wyrównujemy tonację poprzez delikatne obniżenie jego skali. Delikatne cienie pod oczami. Są to fragmenty wyjątkowo delikatne. Ich wzmacnianie powinno odbywać się bardzo ostrożnie. Skóra. W kilku miejscach w dalszym ciągu tonacja skóry pozostawała zbyt rozjaśniona. Należało ją delikatnie obniżyć. Jeśli masz wątpliwości, znów odłóż rysunek na jakiś czas i zajmij się czymś innym. Pamiętaj również o tym, że nie da się tego zrobić szybko, powierzchownie i byle jak. Czynność ta wymaga skupienia, spokoju i cierpliwości. Milimetrowanie przypomina trochę zabawę w szukanie różnic na dwóch pozornie identycznych obrazkach. I w gruncie rzeczy właśnie na tym to polega. Szukaj różnic i dokonuj korekt, jeśli jakieś znajdziesz. Cierpliwie i spokojnie, nie spiesz się. Obserwuj modela przez kilka sekund, a później szybko przerzucaj wzrok na rysunek dokładnie w tym samym obserwowanym fragmencie. Jeśli wszystko jest w porządku, przechodź do następnego. Jeśli znajdziesz błąd, poprawiaj go. Jest to czynność monotonna, dość trudna i wymagająca wzmożonej uwagi. Nie milimetruj, gdy ktoś ci przeszkadza lub coś rozprasza twoją uwagę. Zadbaj o spokój w pracowni i zapewnij sobie warunki umożliwiające maksymalne skupienie. Podsumowując, podczas oddawania podobieństwa bądź świadom tego, czym się zajmujesz i co właściwie chcesz osiągnąć, rysując określony portret. Pamiętaj, że portret jest rozpatrywany w dwóch zasadniczych aspektach – podobieństwa oraz wykonania. Obraz konkretnej osoby, nad którym będziesz pracował, ma przedstawiać konkretną osobę, ale także ma stanowić wyraz twojej znajomości rzemiosła. Ma być dziełem sztuki portretowej. Samo podobieństwo jest dodatkowo widziane na dwóch poziomach: fizycznym, jako zgodność anatomiczna, oraz psychologicznym, jako zgodność z naturą modela.
Fizyczne definiuje się jako określenie anatomicznego ideału oraz uwypuklenia cech najistotniejszych i najbardziej charakterystycznych, natomiast psychologiczne jako określenie wyrazu twarzy oraz pozy ciała, stanowiących o wewnętrznej głębi i naturze modela. Poza tym, podczas pracy nad portretami pamiętaj również: bierz pod uwagę tylko to, co jest najistotniejsze dla danej twarzy. Odkrywaj i ukazuj prawdziwą naturę obiektu. Poszukaj i uchwyć typowy wyraz twarzy osoby, którą rysujesz. Bądź ciągle czujny i myśl nad własną pracą. Nie zostawiaj jakichś fragmentów na później, gdy jedne są już niemal wykończone. To najprostszy sposób na błędy na poziomie milimetrów. Patrząc na modela, widzisz go w całości, a nie we fragmentach. Zatem rysuj tak, jak go widzisz. Od początku twórz integralną całość. Określ ogólny światłocień we wstępnym szkicowaniu i trzymaj się syntezy poprawnie zdefiniowanych partii. Nie pozwalaj dominować szczegółom. Zmuszaj je do milczenia. Określaj tylko szczegóły najistotniejsze. Z czasem twoja praktyka zmieni się w manierę. Wypracuj najbardziej odpowiadającą ci metodę pracy. Nigdy nie wykańczaj portretów pośpiechu. Bądź cierpliwy. Staraj się, aby twarze na twoich pracach żyły własnym życiem i wyrażały naturę osób, które przedstawiają. Nie lekceważ lekcji, jakie daje ci studiowanie dzieł dawnych malarzy. Stwórz własną galerię zdjęć dzieł wielkich mistrzów i często spędzaj czas na ich przeglądaniu. Dawni malarze godzinami obserwowali dzieła swych wielkich poprzedników. Kontemplacja arcydzieł daje czasem więcej niż przerabianie wielu tomów poradników. Rzecz jasna, wykonany przez ciebie portret będzie taki, na ile pozwoli ci twoja praktyka i twój konkretny styl, jakim rysujesz. A więc jeszcze raz spokojnie. Jak powstaje portret? Konstruujesz głowę. Powinieneś umieć robić to perfekcyjnie, by móc koncentrować się od razu na podobieństwie jako zasadniczej treści pracy. Podobieństwo zaczyna się już tutaj, w tych prostych liniach. Zachowując idealne proporcje, tworzysz dzieło sztuki portretowej. Pamiętaj, że tylko dzięki praktycznym ćwiczeniom jesteś w stanie opanować tę umiejętność. Określasz proporcje w odniesieniu do kanonu. Wyznaczasz linie będące odniesieniem do kanonu klasycznego. Jego znajomość jest bezwzględnie konieczna, by móc w ogóle zrozumieć, na co zwrócić uwagę podczas określania proporcji. Określasz budowę poszczególnych elementów twarzy. Zwracasz uwagę na każdy szczegół, który decyduje o podobieństwie na poziomie kształtu poszczególnych elementów twarzy. Bacznie obserwuj modela. Poznaj archetypowe cechy poszczególnych elementów twarzy, by umieć później odnieść się do każdego możliwego kształtu, który przyjdzie ci rysować. Określasz wstępny światłocień. Delikatnie i stopniowo, zaczynając od tonacji najciemniejszych, rozpoczynasz wstępne tonowanie. Bądź wrażliwy na światło. Nie zaciemniaj od razu, lecz pod wpływem stopniowej obserwacji kieruj się z miejsc ciemnych w stronę odkrywania półtonów. Pogłębiasz ogólną tonację. Pracujesz nad całością na zasadzie od ogółu do szczegółu. Jak widzisz, tak rysuj. Nie pracuj fragmentami, ponieważ grozi to przełamaniem ogólnej tonacji na kompletnie niekomunikujące się ze sobą partie rysunku. Modelujesz. Na tym etapie znacznie spowalniasz pracę i coraz częściej przyglądasz się modelce. Pociągnięcia ołówkiem stają się coraz oszczędniejsze i coraz bardziej ostrożne. Nie uznawaj od razu rysunku za skończony. Pozwól oczom odpocząć. Odłóż rysunek na kilka godzin lub dni. Milimetrujesz. Zatrzymujesz pracę całkowicie i porównujesz rysunek z modelką. Wszelkie błędy delikatnie i ostrożnie korygujesz. W następnym odcinku zajmiemy się zagadnieniem emocji w portretach, a w kolejnym zakończymy podstawy portretów, omawiając tworzenie autoportretu. Po zakończeniu omawiania ołówka
Przejdziemy już do rysowania węglem. Zapraszam.